od ironia rozumu. Bardzo często jak głoszę Słowo Boże, nie tylko Słowo Boże, ale nawet jak głoszę Słowo Boże, to się posługuje poza innymi także tak zwaną techniką stand-upu. Wiecie, co to jest stand-up? Komedia taka. Stoi chłop, jak Cezary Pazura, coś tam gada, wszyscy się śmieją, a przy okazji jeszcze można przemycić jakieś sensowne treści. Dzisiaj akurat sobie postanowiłem, że wszystko tylko nie stand-up, po czym, dokładnie stand-upowo to wygląda. Reflektor, piżniczka, faceci. Piwa nie ma. Nie ma piwa, nie ma papierosów, także o tyle, no właśnie. Spotkanie jest męskie, a więc konkretne i ja też chcę być dzisiaj konkretny. A zatem temat dzisiejszego spotkania to wzrastanie w świętości. W związku z tym na początku, trochę też tak jak w tej książce, która tutaj jest dzisiaj do dostania, która traktuje na temat modlitwy i ostatecznie jednej z najważniejszych modlitw w duchowości jezuickiej, czyli ignacjańskiego rachunku sumienia. Zanim tam w tej książce dochodzę do tego rachunku sumienia, najpierw mówię o tym, czym modlitwa nie jest. I dzisiaj też chcę od tego zacząć, czym świętość nie jest, po to, żebyśmy sobie rozjaśnili pojęcie, później dopiero co Biblia nam mówi i co Jezus nam mówi, co święci nam mówią na temat świętości i jak my możemy z tego ich nauczania korzystać. Możemy, a jeżeli się zdecydujemy, to musimy, bo innej drogi niż biblijna, innej drogi niż Jezusowa nie ma. Nawet jeżeli w Kościele ktoś się pojawia, to jest dokładnie to, co święty Paweł mówi. Gdyby nawet anioł z nieba zstąpił i powiedział wam coś innego, niż wam to zostało objawione przez Słowo Boże, to mu nie wierzcie. Nawet gdybym ja do was przyszedł, mówi święty Paweł, to mi nie wierzcie, jeżeli zaprzeczę temu, czegoście się dowiedzieli w Kościele. Więc w Kościele czasem się pojawiają jakieś takie historie, z którymi się próbujemy wspomagać, a tymczasem no po prostu Kościół zawsze jest wierny Słowu i wierny Panu. Otóż, dlaczego sobie musimy na początku powiedzieć, według mnie, czym świętość nie jest? Z prostego powodu. Ja myślę, że skoro się tu spotykacie regularnie, to ten temat jest już przerobiony. Chyba, że nie, to pod koniec, albo w trakcie też, jak chcecie, to możecie zadawać pytania. Więc tylko przypomnę wszystkim. Otóż żyjemy w Kościele zdominowanym przez kobiety. Żyjemy w Kościele, w którym rządzą kobiety i w związku z tym pojęcia, które kiedyś były jasne dla mężczyzn, dziś są niejasne, ponieważ są jasne dla kobiet. Tylko i wyłącznie. Oczywiście podnoszą głowę i głos feministki wszelkiego rodzaju, które mówią, że przecież nieprawda, że chłopy rządzą w Kościele. Bóg jest rodzaju męskiego w Kościele, a nie żeńskiego i tak dalej. Natomiast jak się temu przyjrzycie, a mówię, mam wrażenie, że skoro się regularnie spotykacie, to się temu przyglądacie, jak się temu przyjrzycie bliżej, to zobaczycie, że Kościół, jeszcze raz powtórzę, jest zdominowany przez kobiety, a od początku tak nie było. To, że na świeczniku stoi ksiądz, biskup, papież i że wygląda, że to mężczyźni rządzą w tym Kościele, to jest łuda i iluzja. Ponieważ oni służą w tym Kościele tym, którzy do tego Kościoła chodzą, a więc kobietom. A wiadomo, vox populi, vox domini. Głos ludu, głosem Boga. A głos ludu jest głosem kobiet. A zatem ci mężczyźni, którzy ponoć rządzą w Kościele, sami zaczynają wyglądać jak kobiety. Rozumiecie? Znaczy, miało nie być stand-upu, to nie. Ale to jest męskie grono. Ale ja nie wiem tego, bo to jest rzecz, brzmi to śmiesznie, ale to jest rzecz smutna. I to nie tylko o to idzie, że księża w pewnym momencie zaczęli się ubierać w sukienki. Bo mężczyźni kiedyś też chodzili w sukniach wszelkiego rodzaju. Zwłaszcza, że sutanna oryginalnie, później ten krój został wykorzystany na przykład w Matrixie, Dwójce i Trójce. Pamiętacie, kto z was oglądał? Neo tam ma dokładnie, to nie jest płaszcz, tylko to jest rodzaj sutanny, który ma na sobie. Dlatego gdzieś habit zostawiłeś z tyłu? Nie, ja jestem w podróży od kilku dni, a jezuici nie mają habitów.
Mają sutannę do posługi liturgiczne. Konstytucje Towarzystwa Jezusowego mówią wyraźnie, że jezuita powinien wyglądać w czasie posługi w danym kraju tak, jak normalny ksiądz wygląda w danym kraju. Więc nasze sutanny wyglądają, tylko że i tak się zestarzały, bo kiedyś księża chodzili jeszcze z pasami i tak dalej. I nasze sutanny dokładnie tak wyglądają. Natomiast my nie mamy ani śpiewu wspólnego, ani konwentu, ani wspólnotowej modlitwy, ani stroju zakonnego ustalonego w sposób jasny. No po prostu my jesteśmy... siłami szybkiego reagowania papieża. My jesteśmy siłami tajnymi w Kościele. W związku z tym niektórzy uważają nas za sektę, to jest oczywiście nieprawda, wiadomo, że Opus Dei jest sektą. Choć jeszcze dodatkowo między nami mówiąc, to, że Opus Dei nie się znalazło w tą książkę, tak mówią, kod Leonardo da Vinci. Okay? To jezuici sponsorowali te zamiany, bo oryginalnie tam byli jezuici. Myśmy zapłacili, żeby się nie wydało, a oni teraz się do tej pory muszą tłumaczyć. A jak za chwilę to przypalę, to podtrzyma ksiądz zeznania? Jak co jeszcze raz? Jak przypalę teraz to papierosem na przykład, to podtrzyma ksiądz zeznania? To jest nagrywane. Najpierw trzeba do mnie dojść i mnie przypalić. Bez problemu. Piszcie sobie w Google Jesuit Assassins albo Jesuit Vatican Assassins, czyli płatni zabójcy Watykanu jezuici. No i tam się przynajmniej paru dziesięciu stron doszukacie na ten temat. Ale to są wszystko oczywiście żarty, których miało nie być. Wracamy do kościoła i tego, że rządzą w nim kobiety. A zatem, to mówię, wszystkie... No nie chcę mi się za bardzo o tym tego rozwlekać, ale popatrzcie na swoją pobożność nawet. Nie? Od kogo się uczyliście pobożności? Bo ona się zwykle wiąże ze świętością, choć później, jak za chwilę się to okaże, nie do końca. Ale przyjrzyjcie się swojej pobożności, swojej modlitwie, swojemu chodzeniu do kościoła. Dzisiaj, jak żeśmy, to ja dlatego z tyłu tam stałem, bo to był dopiero standard. Rozumiecie? Te dzieciaki tam z przodu, to była dopiero komedia, nie? Zwłaszcza chłopcy. No tam jeden to miał dodatkowy problem, ale... I tam się później okazało dość poważny i wcale nie śmieszny, ale mi chodzi o całą tą resztę. Rozumiecie? Chłopcy stoją w kościele i im się po prostu chce tam latać, wziąć ławkę, pierdzielnąć drugiemu w głowę i tak dalej. Natomiast oni mają być jacy? Dziewczęcy. Grzeczni. Oni mają być grzeczni, okej? I to jest jedna rzecz. Druga, jak chodziliście do szkoły, takiej jak ja, pewnie tak właśnie było, na przykład w PRL-u, ale to nie ma znaczenia PRL czy po PRL-u, okej? To są, wcisnęli nas do szkół, które oryginalnie były pomyślane dla kobiet. To jest system elżbietański, to jest, rozumiecie, to jest szkoła, od 6 do 8 godzin siedzisz na tyłku i masz robić robótki ręczne albo uczyć się czegoś na pamięć i potem cię sprawdzają, czy się nauczyłaś na pamięć. To tak się wychowywało kobiety, rozumiecie, w Anglii pod koniec XIX wieku. Po czym nas facetów tam sadzają i później mówią, że dziewczynki są bardziej inteligentne, ponieważ, proszę bardzo, w liceach ogólnokształcących 17 dziewczynek, czy tam 27 dziewczynek, 3 tylko chłopców. Z czego 2 przynajmniej wyglądają jak ostateczne cioty. Okej? Okay? No to wiecie dobrze, o czym mówię. Ja sam chodziłem do liceum, to bo tak trafiłem, to widziałem. No jak ojciec wyglądał? Jak ciota. Grałem wtedy muzykę metalową, miałem długie włosy. No ale nie chcę się wdawać, w każdym razie. Ale nawrócił się ojciec we dziewczyny. No nawróciłem się. Mam krótkie. Nie ma się co dziwić, jeśli 80% nauczycieli to są nauczycielki w Polsce. No. Dobrze, ale dlatego tak jest, ponieważ taki jest system. Wiadomo, że dziewczynkę lepiej będzie uczyć kobieta. Teraz chodzi mi o co? Zauważcie, te światy się przemieszały. Dokładnie tego samego, co w szkole oczekuje się w kościele od chłopaka już od małego i odwrotnie. Okej? Okay? Ostatnio napisałem artykuł, to oczywiście kto? Nauczycielki i siostry zakonne do mnie uderzyły w Dobrym Tygodniku Sądeckim, jeden z felietonów, bo wyśmiałem tam historię, że mianowicie ściąganie w szkole to jest grzech. Kapujecie? To jest dowód sprytu. A napisałem to tylko dlatego, że jakiś profesor dobitny z Fundacji Stefana Batorego powiedział, że to nie jest, że on nie, oczywiście nie w kategoriach grzechu, powiedział, że to jest przestępstwo i kradzież.
No i teraz ja zadam tylko proste pytanie. Jeżeli korzystam z wiedzy ogólnie dostępnej, no to co kradnę? Rozumiesz? Jak ściągniesz to samo, na przykład wpiszesz w Google i tam sobie sprawdzisz, no to co to jest? No też ściąganie. No nie, też okay? Ale to nie jest kradzież. Natomiast jeżeli w ramach gry okay, podpatrzysz, to wtedy okej, okay, no to wtedy oszukujesz w ramach gry. Ale co to ma wspólnego z jakąś moralnością, z etyką, z czymkolwiek? Ale niektórzy z was na mnie tak patrzą i tak, ej, zaraz. Przecież przychodzą dzieci, a już dziewczynki to dobrze, bo niech będą grzeczne. Ale chłopcy też przychodzą. Właśnie jak patrzę też czasem u nas w parafii, jak się przygotowuje dzieci do pierwszej komunii świętej. Znacznie istotniejsze kwestie są pomijane, a na przykład bardzo jest istotne, żeby dzieci w ramach modlitwy, którą później powtarzały w czasie całego Białego Tygodnia, żeby mówiły między innymi, będę zawsze grzeczny wobec księdza w szkole. A dlaczego? Czasem by się księdzu też przydało, żeby powiedzieć, że spitalaj dalej. Może nie małe dziecko, ale jak już starsze, halo. Księża też czasem gadają głupoty, wiesz, ale to jest istotne, będę zawsze grzeczny i miły. To samo, gdy idzie o modlitwę, która jest bardzo, o której dzisiaj temat też poruszymy, która jest bardzo istotowo związana ze świętością Twoją. Modlitwa jest nam przekazana jako rodzaj zajęcia niezwykle ckliwego, a w każdym razie emocjonalnego. Tyle tylko, że ta ckliwość i emocje, nawet jeżeli kiedyś nam się udzieliły, to z czasem nas zaczynają nudzić. Bo ile można się wzruszać na gorzkich żalach? Rozumiecie? Zwłaszcza jak se siądziesz dookoła ciebie 70 pań z różnych róż różańcowych i one po prostu przez sam fakt, rozumiecie, melodycznego tam zawodzenia i tak dalej, żal duszę ściska. I ona już od razu, rozumiesz, dlatego że kobiety myślą całym mózgiem, bo my nie myślimy całym mózgiem. Okay? Kobiety myślą całym mózgiem, mają natychmiast mnóstwo skojarzeń, do właściwych źródeł w sobie się odnoszą i doskonale. Okay? I w to wchodzą. No ale ty rozumiesz, jak już trzeci raz śpiewasz dokładnie tę samą piosenkę, to nawet dzisiaj to było słuchać z tymi naszymi tutaj piosenkami. No, to jest takie, rano śpiewamy, ale do boju. Nie mieliście na dzisiaj? Nie chcę obrażać, ja przecież nie prowadzący. Ale ja osobiście, naprawdę, bo może to już dlatego, że ja przez lata w Odnowie i tak dalej, ale ja bym czasem wolał zaśpiewać 7 piosenek po 3 zwrotki i dalej, niż jedną, a rozumiecie, ti, ti, ri, ti, w kółko, i jeszcze wylądujmy, i jeszcze się podrewijmy, i jeszcze po prostu. To jest to, co... Teraz idźmy dalej, bo to się przekłada następnie na rozumienie świętości cukierkowe, a nawet bym wręcz powiedział cukierkowate. Ja, no ci wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że mam ogromny szacunek do błogosławionego Jana Pawła II i się nie mogę doczekać, kiedy wreszcie będzie świętym i kiedy go wreszcie będą wszędzie na całym świecie mogli wspominać, nie tylko my w polskim szale. Natomiast wiecie, dlatego właśnie, że mam ogromny szacunek do niego i wiem, dlaczego mam ten szacunek, nienawidzę filmów o Janie Pawle II. Okay? Nie żeby ich jakieś było mnóstwo, ale zwłaszcza jak zobaczyłem włoskie filmy o Janie Pawle II, no to po prostu jeszcze pierwszy, no to pamiętam, że 20 minut oglądałem, no bo to było o Janie Pawle II, no ale po prostu no nie dałem rady. Pamiętacie też, że tam człowiek, który tam został papieżem, papież, który został człowiekiem, i tam ktoś został nieustannie kimś, okej? Okay? No nie mogę po prostu, no nie mogę. Ustawione sceny, jedna po drugiej, w ramach których jak na obrazku, prawie jak z katechizmu dla niewidomych dzieci, okay? Jest opisane, tak że palcami możesz dotknąć i po prostu wyczuć, że o, to jest dokładnie, to jest ta cecha świętości Ojca Świętego, a to jest ta cecha, a to jest jeszcze kolejna. Okay? Papież taki nie był, po prostu. Ja nie wiem, nie to, że ja wiem, jaki był, tak? Śledziłem go od małego, ale widzieliście go sami, jaki był, jako dorosły mężczyzna, widzieliście go sami, jaki był, jako papież i widzieliście go sami, jaki był, jako stary papież. Znaczy, dla mnie największe wrażenie, bo ja jeszcze raz mówię, ja go raz w życiu widziałem, to było jego ostatnie zesłanie Ducha Świętego i to było dla mnie doświadczenie wstrząsające, ostatnie w jego życiu zesłanie Ducha Świętego. Nawet co się tam działo, myśmy się spotkali przelotnie, ale będąc 2 lata w Rzymie,
parokrotnie rozmawiałem i spotykałem się, nawet byłem świadkiem genialnej sceny. W każdym razie odkryłem, że wszyscy Rzymianie go kochają, ale najbardziej, no chyba, że są jeszcze jakieś inne grupy zawodowe, o których nie wiem, ale najbardziej mnie się wydało, że go kochali taksówkarze. Wyobrażacie sobie, że prawie każdy miał jakieś albo błogosławieństwo od papieża, albo coś tam. Po domach też widziałem, że ludzie mieli, no wiecie tam, że papież błogosławi tam rodzinie i tak dalej. I wyobraźcie sobie, jak papież się starzał i się choroba nagle zaczęła objawiać, twarz mu się wykrzywiła, i na wózku siedział i cały coraz bardziej wyglądał jak coraz większa pokraka, wiecie, jak niektórzy gadali. Dla tych ludzi to było świadectwo, że ten gość toczy bój, do którego inni nawet w marzeniach by nie dorośli. I w związku z tym wymieniali sobie zdjęcia papieża. Słuchajcie, nie tak jak w Polsce, że im piękniejszy papieżyk, tym ładniejszy. Okej, no i Lolek stoi, błogosławi, uśmiech. Na niektórych jak patrzę, to tylko po tym, że rozumiecie, stoi taki, tam, ale po prostu nie wiadomo, kto to stoi tam, Mel Gibson czy ktoś. Okej? A tamci ludzie śledzili papieża, każdą jego zmarszczkę, każde, rozumiecie, drżenie ręki, każde... I zamieniali sobie zdjęcia na błogosławieństwach. No i pokazywali, że to jest gość. Właśnie byłem świadkiem takiej sceny, jak jeden rzymski taksówkarz wyrzucił gości, których wiózł. I potem był gotowy, że to wiadomo, tam ulicznik leciał, ja za to zapłacę, no, niech wypierdzielają mi stąd. Ponieważ któryś z nich ośmielił się żartobliwie powiedzieć coś na temat Jana Pawła II. Rozumiecie? Wywalił z tej taksówki, jak tam się jeden nie chciał ruszyć, wyjął tam jakiś klucz francuski i mówi, wyjdź, bo jak... Mówi, to razem z tą szybą. Kapujecie? I teraz, jeżeli to był taki mężczyzna, to nie mógł być. I dlatego mówię, że na pewno taki nie był, jak w tych filmach nam pokazują. On wie, to dala tam papież. Przyjrzyjcie się na filmy o Jezusie, z wyjątkiem tego ostatniego, czyli pasji Mela Gibsona, bo to jest zupełnie inna historia. Według mnie to, co się dzisiaj z Gibsonem dzieje, to jest skutek walki duchowej, w którą on tamtym filmem wszedł, na którą nie był przygotowany. Okay? Czyli odejście od żony, zdrady, alkohol. Szatan go chwycił za mordę i będzie go trzymał, rozumiecie, aż chyba że sobie wreszcie chłop poradzi. Tak jak powinien sobie poradzić, tak jak o tym za chwilę będziemy mówić, z zemsty za tamten film, bo tamten film był natchniony. To jest niewątpliwe. To jest niewątpliwe. Tu się akurat zgadza. Wszyscy, którzy tam pracowali wtedy przy tym filmie, oni to potwierdzają, że wtedy Gibson był jak w uniesieniu i wielu tam aktorów wtedy również. Więc pomijam ten film, ale spójrzcie na wszystkie pozostałe. W którym filmie mieliście choćby takie ujęcie jak to, którym w zasadzie pasja gibsonowska się zaczyna, odwołujące się do Księgi Rodzaju, do obietnicy danej niewieście i do groźby rzuconej przeciwko wężowi, że ty zmiażdżysz mu piętę, ale pięta potomstwa niewiasty tobie zmiaży głowę. Pamiętacie początek w Ogrójcu? Jezus poci się krwią, pada na ziemię, ledwo żyje, zbliża się do niego wąż. Wtedy, kiedy szatan mu mówi, że nie może jeden człowiek sobie poradzić i zbawić wszystkich, Jezus w tym momencie się podnosi, oddycha, mówi Abba, Ojcze. Okay? I w ten sposób się zaczyna pasja. A więc wtedy rozumiesz, że najgorszy moment jest już za Jezusem, jest już za Jego plecami. To był najgorszy moment. Tam dalej chłop broczy krwią, cierpi, jęczy, bo znosi nieprawdopodobny ból, stokroć, milionkroć gorszy emocjonalnie i duchowo niż fizycznie, ale tam on jest w samym środku boju. Tam on jest wojownikiem, który dokonuje zwycięstwa nad złem. Zresztą to później widać, bo wiemy, że jak Jezus umarł, wstąpił do piekieł po co? Żeby delikatnie powiedzieć szatanowi, dobra, zbieraj się chłopie. Wstąpił do piekieł, żeby wreszcie mu wtłuc, tak jak wcześniej to miał obiecane. I dlatego wtedy, kiedy umiera Chrystus na krzyżu, jest, macie znów tę symboliczną scenę szatana, który się miota sam na jakiejś takiej popękanej, pustynnej ziemi, bo wie, że za chwilę dopiero co myślał, że triumfował, tak? Że odniósł zwycięstwo, a wie, że za chwilę do niego dociera ten, który wyglądało na to, że był zmiażdżony, stanie przed nim oko w oko i nie będzie miał akurat dla niego miłosierdzia. Tak? A tymczasem spójrzcie na to, jak nam się każe od małego przygotowywać jasełka,
misteria męki pańskiej, jakie filmy się nam każą oglądać, Zeffirellego, innych tam hipisów. Pan Jezus zawsze w jakiejś Albie chodzi. Od, gdzie? Komu to przyszło do głowy, że Pan Jezus w Albie chodził? Ja powiecie, ale jak nie ma Alby, jak nie ma długich włosów i nie jest ogólnie hipisem, yo, peace, brothers, okay? To w ogóle to nikt nie wie, że to jest Pan Jezus. Naprawdę, jakieś takie było, nie pamiętam jak się ten odcinek nazywał, ale i taki dość obrazoburczy kreskówka, South Park się chyba to nazywał, kojarzycie to? I tam czasem się pojawiał Pan Jezus i były takie straszne oburzenia, że ojejku, jakie to jest obrazoburcze. Oczywiście, że to jest obrazoburcze, tylko że, to wiecie, obrazoburcze było, bo ten Pan Jezus nosił pacyfę. Okej? Okay? Ale zasadniczo, jakby mu zdjąć tę pacyfę, zachowywał się dokładnie tak, jak Pan Jezus z naszych jasełek, z naszych misteriów, jak Pan Jezus z naszych pantomim ewangelizacyjnych. Okej? Okay? Długie włosy, monotonny głos. W zasadzie nie wiadomo, co on tam gada, ogólnie, że jest dobrze, albo nic nie gada, tylko przytula wszystkich. Okay? Chodzi i Pan Jezus ratuje ludzi przez przytulanie. Odnaleźliście to? Nie oglądamy takich filmów. Ale... Ja nie mówię teraz o filmie, tylko ja mówię o... Kreskówka. Ale jezuici mogą. Ja teraz przeskoczyłem, widzę, że macie trochę... Będę mówił wolniej. Ja teraz przeskoczyłem do pantomim ewangelizacyjnych. Okay? I do filmów pobożnych, nad którymi my czasem łezkę też uronimy. No i które lecą regularnie, jak są powtórzone, są święta wszelkiego rodzaju. No bardzo dobre, pobożne filmy, w których Pan Jezus wygląda jak kobieta. Zauważyliście to? Tak, tak i takie ma ten. Okay. I tak miał, okej, okay. Chcecie mi powiedzieć, że Pismo Święte mówi, ja już pomijam przeganianie przekupniów ze świątyni i tak dalej, ale chcecie mi powiedzieć, że ktokolwiek napisałby o Panu Jezusie, że nikt przed Nim nie nauczał z taką mocą, gdyby On tak nauczał? Umiłowanie. Okay. Tak wygląda kazanie na górze. W prawie każdym filmie o Panu Jezusie. Nie zauważyliście tego? Dla mnie to jest oburzające, a nie to, że ktoś nie, że ktoś później śmieje się z tego, że my w coś takiego wierzymy. Rozumiecie? To jest dla mnie obrazoburcze. To, że my dzieciom dokładnie takiego Pana Jezusa pokazujemy. To, że ostatnio zrobiłem taki eksperyment, ponieważ jako jezuita, ale nie tylko jako jezuita, teraz tym bardziej... Ponieważ nasza parafia jest pod tym imieniem, jestem wielkim wyznawcą, fanem bym powiedział, bo może wyznawcą to niekoniecznie wielkim, Najświętszego Serca Pana Jezusa i tego, co On sobą symbolizuje i reprezentuje. Ja już pomijam, że znowu to jest kolejny przykład tego, jak kobiety zniekształciły uczciwe i potężne nabożeństwa w Kościele na swoją modłę, ponieważ kiedy kobiety przejęły nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, to wszystko wygląda prawie jak satanizm. A teraz wiem, że to, co teraz gadam, jest ciężkie, ale przyjrzyjcie się temu dobrze. Jak się zapytacie kogokolwiek, na czym polega cześć Najświętszego Serca Pana Jezusa, to albo macie dzieci małe, które co piątek przychodzą, żeby podpisać im kartkę do spowiedzi, że były u spowiedzi, okay? Podczas gdy Pan Jezus powiedział, że nikt nie musi przychodzić w pierwszy piątek do spowiedzi. A? Tylko, że ma przystąpić do Komunii Świętej w pierwszy piątek. A do spowiedzi może kiedykolwiek przystępować. Chodzi o to, żeby w pierwszy piątek był w stanie łaski uświęcającej. Po co? Po to, ponieważ Pan Jezus dał masę obietnic tym ludziom, którzy będą wierni, słowo klucz dzisiaj, tym, którzy będą wierni tym pierwszym piątkom przez 9 miesięcy. Ale też druga rzecz to jest wejście w dzieło zbawienia, które Chrystus zapoczątkował i któremu przewodzi, abyśmy my się do Niego dołączyli. A kobiety oraz posłuszni im niektórzy głosiciele zamienili to dzieło na dzieło wynagradzania Panu Jezusowi. Oczywiście, to pojęcie jest jak najbardziej teologiczne, ale w potocznym rozumieniu nagle się co okazało, że my mamy przychodzić do kościoła i Pana Jezusa pocieszać, który jest bezradny wobec naszego grzechu, kapujecie? To znaczy, korona cierniowa oplotła jego serce i te ciernie są wbite w jego serce, a po to my przychodzimy do tego kościoła, żeby Pana Jezusa zbawiać. Wyciągać mu cierń po cierniu, rozumiecie, zasmarować to serduszko i go uzdrowić. O tym mówię, że to jest totalne przewrócenie, rozumiecie, chrześcijaństwa. I co więcej, jak raz czy drugi to powiedziałem, ale przy kobietach pobożnych, no to rozumiecie, tam był prawie lincz. Gdyby nie to, że na szczęście te pobożne kobiety są starsze, a więc trochę nie w formie, to...
Ale teraz do czego zmierzamy, okej? Okay? Bo teraz tak, najświętsze sakrament, w czym się to najgorzej przejawia, tak, że mnie po prostu szlak trafia, naprawdę. Otóż są takie obrazki francuskie, czy z Francji gdzieś tam pochodzące, Najświętszego Serca Pana Jezusa, okej? Okay? To jest taki Pan Jezus, tu ładny, tu ma oczywiście albę, która jest tutaj rozsunięta i to tak pokazuje, odwrotnie. Na serce. Tu robi tak, okej, okay, i tu pokazuje na serce i tu to serduszko mu tam płonie. I mnie zawsze coś nie pasowało z tym Panem Jezusem. Znaczy po prostu, to, kiedyś, mówiąc to tam jakiejś dziewczynie o tym, że coś mi nie pasuje, ona tak popatrzyła, przyłożyła i mówi, no bo to jest baba. Znaczy, no to tylko kobieta jest w stanie to założyć. Rzeczywiście, jak się przełożycie, w tych takich klasycznych obrazkach Najświętszego Serca Pana Jezusa, jak sobie przyłożycie ręce do tego, tak żeby mu nie było widać brody, to widzicie po prostu taką buziunię, takiej fajnej osiemnastolatki. To jest Pan Jezus. I wtedy zrozumiałem, aha, mówię, to już koniec. Okay? To jedną z moich misji teraz jest przywracanie, bardziej bym powiedział, godności i chwały nabożeństwu do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W związku z tym zrobiliśmy taki eksperyment, tu widzę, że są chłopaki z Sącza, to mogą to potwierdzić, w lutym wydajemy pismo parafialne, które się nazywa Betania, no i ja opatrznościowo, albo nie, zostałem jego redaktorem naczelnym i w lutym, rozumiecie, znalazłem obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, dokładnie taki, o jaki chodzi. Stoi Jezus, ale całego go widać, że chłop jest na schwał, spojrzenie ma wściekłe, bo widać, że jest po prostu w trakcie misji, okay? Płaszcz ma czerwony, tunikę taką, jak Rzymianie nosili, albo jak gladiatorzy, tam jakiś pas, stoi tak lekko bokiem, tak jakby gdzieś szedł i nagle cię zauważył, rozumiesz, taki? I tu widać, że mu tam lekko się ta koszula rozchyla, tam to serce lekko co widać, ale widać, że jest i po prostu buchają płomienie. Ale jak powiecie, to jest takie spojrzenie, że no po prostu jak z filmu jakiegoś takiego o kino akcji plus romans. Okej? Okay? No ale to jest Pan Jezus. To jest ten gość, o którego chodzi. To jest to nabożeństwo, o które chodzi. Więc daliśmy tego Pana Jezusa po bardzo, jak się potem okazało, obraz z XVIII wieku. Znaczy z jakiegoś tam kościoła świętego. I teraz daliśmy ten obraz i pod spodem tylko jeden napis. Tam zwykle są jakieś tam hasła, co tam w numerze i tak dalej. Nic nie było na okładce, tylko Betania, stoi ten Pan Jezus i pod spodem jeden napis Walentynki. Co? Co jest grane? I teraz tak, z początku, bo to później tą Betanię rozprowadzają tak, panie z apostolca modlitwy i tak dalej. Fantastyczne dziewczyny, okej, okay? Fantastyczne dziewczyny. No ale rozumiecie, no w wieku takim, plus 60. Jak mówią, poborowym. Teraz, jak one to zobaczyły, pierwsze co był telefon do proboszcza, że... Sprzedajemy, czy... Czy co to jest? Na przemian. A proboszcz nam mówi, że ale o co chodzi? Mówi, parafia jest kogo? Mówi, Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mówi, co macie na okładce? No mówi, Najświętsze Serce Pana Jezusa. A jaki mamy okres? Luty. Mówi, i w lutym 14 lutego jest kogo? Świętego Walentego. No to... O co chodzi w Najświętszym Sercu Pana Jezusa? No miłość. No to? No sprzedajemy. Słuchajcie, do tej pory miałem ponad 20 zgłoszeń. Przychodzą panie w różnym wieku i mówią, czy one by mogły ten obraz, tylko bez tego napisu Walentynki. Ale że one po prostu wreszcie zaczynają rozumieć, o co chyba chodzi w tym nabożeństwie. I bardzo im się wreszcie ten obraz... Kobiety przychodzą, rozumiecie? Nie chłopy. No po co tam chłopu tam jakiś obrazek? Okay, ja tu sobie przypnie, Limala zdejmie, czy tam Bruce Lego, okej? Okay, postawi Pana Jezusa. Otóż, panowie, wobec tych faktów, dlatego tak dużo rozwlekle nawet na początku mówię o tym, czym świętość nie jest, bo wszystkie te nasze wy macie mnóstwo swoich. Widzieliście babcie swoje, jak się modliły, widzieliście mamy swoje, jak się modliły, widzieliście ciotki, babcie i tak dalej. I teraz chodzi mi o to, żeby nie śmiać się z nich. Okay? Bo my dzięki nim żyjemy. Ja za każdym razem, jak widzę te panie starsze, które różańce odmawiają w kościele i tak dalej, trzymam się z nimi. Ostatnio nawet zostałem obrońcą razem.
bo my dzięki nim żyjemy. Ja za każdym razem, jak widzę te panie starsze, które różańce odmawiają w kościele i tak dalej, trzymam się z nimi. Ostatnio nawet zostałem obrońcą Radia Maryja. Poważnie mam mówię. Dlatego, że to, co się teraz dzieje z tym całym atakiem na to radio, to już jest przegięcie. To już jest przegięcie. A te panie, rozumiecie, w żadnej polityce nie biorą udziału. Odmawiają różańce i odmawiają różańce między innymi za takich dziadów jak ja. Okay, żeby byli lepszymi księżmi niż są. I za was też. Żebyście byli lepszymi ojcami, mężami niż jesteście. Niemniej ich droga, już pomijam, że kobiety mają różne drogi do świętości, na pewno nie jest twoją drogą. I teraz pierwsza rzecz. Jeżeli macie Pismo Święte, sobie otwórzcie, jak nie, to tylko wam podam sigla. To jest Księga Izajasza. Chcę, żebyście po prostu ze Słowem Bożym skonfrontowali to, co my znamy z Kościoła, z katechezy, nawet ze spotkań naszych modlitewnych. To jest Księga Izajasza, 13 rozdział, wersety od 2 do 6. To jest jeden z najmocniejszych fragmentów, ja sobie go prawie codziennie czytam, który mówi o świętości mężczyzny. Zanim, jeszcze raz mówię, do konkretnych rzeczy przejdę, do konkretnych punkcików, co możesz ty zrobić. Najpierw to, żebyście pojęli, do czego zmierzam i jeżeli będę mówił świętość czy pobożność, to o czym gadam? Otóż tak. Jeszcze raz, Księga Izajasza 13, 2-6. Czytam. Na łysej górze zatknijcie znak. Podnieście okrzyk wojenny. Dajcie znak ręką, żeby weszli w bramy książęce. Pytanie brzmi, na kogo mają krzyczeć i dlaczego mają dać znak ręką, żeby weszli, ale kto? Ja dałem rozkaz moim świętym. Z powodu mojego gniewu zwołałem moich wojowników, radujących się z mojej wspaniałości. Rozumiecie? Pierwsze, gdzie nie ma chyba wyraźniejszego miejsca w piśmie, gdzie słowo święty, tu ja mam akurat tłumaczenie poświęcone, ale to na to samo wychodzi, gdzie słowo święty jest związane ze słowem wojownik w życiu mężczyzny. Ja dałem rozkaz moim świętym, z powodu mojego gniewu zwołałem moich wojowników, tych, którzy się radują z mojej wspaniałości. A więc kolejny, trzeci aspekt, święty to jest wojownik, który się raduje z powodu wspaniałości swojego Pana. Nawiasem mówiąc, w związku z tym święty to jest wojownik, który zawsze się raduje. Ponieważ nie ma ani jednej sekundy w życiu, bracie, ani jednej sekundy w twoim życiu nie ma, żeby Pan stracił choćby odrobinę ze swojej wspaniałości. Jak ktoś powie, że jest taki moment, to jest bluźniercą. Nie ma ani sekundy w twoim życiu, ani w życiu innego człowieka, stworzenia jakiegokolwiek, kiedy by Pan stracił coś ze swojej wspaniałości. Jedynym źródłem twojej radości ma być wspaniałość twojego Pana. A nie rozumiesz pitolenie, że jest słońce, to jesteś wesoły, a jak będzie padać deszcz, jest biometr niekorzystny, to jesteś smutny. Rozumiesz? Bo jesteś chłopem. Wojownik to nie ten, który przede wszystkim leci, żeby komuś mordę dać. Wojownik to jest ten, który panuje nad swoimi emocjami, a więc ten, który nieustannie się cieszy. Z tego między innymi powodu święty Paweł, jeżeli mówi, a często mówi do mężczyzn, pamiętacie, co powtarza? Radujcie się, bracia, radujcie się. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Podaje przyczynę? Nie podaje. Dlaczego? Dlatego, że dla niego to jest oczywiste. Mówi, jest radość najpierw, a potem cała reszta. Psalmista wielokrotnie powtarza, rozraduj swoje serce, a Pan spełni wszystkie jego zamiary. Rozumiesz? A nie, wypełnij wszystkie swoje zamiary, a wtedy możesz się ucieszyć. Też jest spokój. Idziemy dalej. Izajasz mówi, uwaga, gwar na górach, gwar jakby tłumu wielkiego. Uwaga, wrzawa królestw sprzymierzonych narodów. Co się dzieje? Izajasz tłumaczy, to Pan zastępów robi przegląd swojego wojska do bitwy. Przychodzą z dalekiej ziemi, od granic nieboskłonu przychodzą Pan i narzędzia Jego gniewu. Kolejne określenie świętego Pańskiego. Narzędzie gniewu Pańskiego. Natomiast jeżeli chcesz być święty,
O tym jeszcze później wspomnę, ale to jest niezwykle istotne. Musisz jako mężczyzna zapoznać się ze swoim gniewem. Musisz jako mężczyzna zacząć posługiwać się swoim gniewem. Większość z nas gniew kojarzy, bo tak nam kobiety mówią i słusznie zresztą w ramach samoobrony, gniew kojarzy z przemocą. Otóż widzicie, przemoc to jest tchórzostwo. Przemoc to jest znak mężczyzny, który nie panuje nad swoim gniewem, który prawie nad niczym w swoim życiu nie panuje, zbiera w sobie odleżyny rozmaite emocjonalne, a jak potem przychodzi to, do czego już nie wytrzymuje, to wtedy wybucha. Bluźni, krzyczy, bije, w inny jeszcze sposób się rozładowuje. Gniew natomiast jest energią agresji, która ci jest potrzebna do zrobienia mnóstwa rzeczy w życiu. Począwszy od rozpoznania swojej misji, ale to nie jest dzisiaj ani temat, ani... bo to jest cały ogromny temat. Gniew jest ci potrzebny w życiu, żeby się wściec i pokonać swoje słabości, na przykład. A więc rozumiesz, jak gadamy o świętości, a świętość jest wzrostem w doskonałości, jest ascezą, a więc pracą nad swoimi słabościami, to potrzebujesz do swojej świętości swojego gniewu. Przyjrzyjcie się Chrystusowi i jego akcji, jak wypędzał przekupniów ze świątyni. Zwróciliście na to uwagę, w Ewangelii Janowej jest napisane wyraźnie, że Jezus trzymał w ręku bicz, który sam sobie uplótł. Ze sznurków. Jeżeli ktoś z was kiedykolwiek coś plótł, to wiecie doskonale, z wyjątkiem, że bredził. Ale jeżeli pletliście coś, jakieś linę, jakieś węzły i tak dalej, to wiecie, że tego się nie zrobi w 3 minuty. A zatem, rozumiecie, gniew Jezusa, agresja Jego, nawet dla niektórych wyglądająca jak przemoc, bo porozwalał kantory, porozrzucał pieniądze, krowy wypędził, jakieś tam woły, gołębie wszędzie latały. Jeszcze Jan mówi wyraźnie, że stanął sobie na środku, rozumiecie, nogi rozstawione, bicz w ręku i nie pozwolił nikomu przejść spod jednej ściany po drugą. Nie przenieść sprzętu. Ale nie przejść. Kapujecie, czyli było tam paru gości, którzy... Tam miał kantor, ale tu akurat wylądował w ramach zamieszka, rozumiecie? No i teraz Jezus tam stoi, łapiecie, nie? I teraz ten próbuje z tyłu przejść i mówi, okej. A Jezus po prostu Indiana Jones. Stół na miejscu, bo gadam teraz. Okej. To jest Jezus. Już mam jedną pisarkę ikon, która mi obiecała, że taką ikonę namaluję. Jezusa z biczem w ręku w świątyni, który głosi Słowo Boże. To ja powiedziałem, żeby kapelusza mu nie namalowywała, bo ona chciała takiego całkowitego Indiana Jonesa tego zrobić. Ale rozumiecie, więc wygląda na to, że Jezus się wściekł w świątyni. Nie wściekł się. Czyli inaczej, wściekł się, ale dlatego, że chciał się wściec. Okay? Plutł sobie ten bicz, a więc doskonale całą akcję od początku do końca zaplanował. Mało tego, to jest powiedziane, że wcześniej najpierw poszedł na rozpoznanie z uczniami, to jest Łukasza 11, od wersetu 11. Wrócił na nocę i dopiero następnego dnia zrobił akcję wywalenia wszystkich niezbitych pysk z tej świątyni. To jest w Łukaszowym rozdział 11, od 11 do 24. No niektórzy egzegeci mówią, że to było drugie wypędzenie ze świątyni, ale tak, no to może to było albo pierwsze, a potem za drugim razem, no nie wiem. Niektórzy mówią, że no tak, ale to Panu Jezusowi się tylko tak raz zdarzyło, a zasadniczo no to on chodził w Arbie. Panowie, załóżmy się. Bo czasem najlepsze jest to, że kobiety, rozumiecie, jak o tym słyszą, bo w Sączu też mamy takie spotkania jak tutaj od jakiegoś czasu i czasem kobiety podsłuchują, rozumiecie, pod odnami gdzieś tam. Jedna tam zostawia jakąś pluskwę, że ona nagrała, okay? Ale jak one później słyszą, bo pytają facetów, wiemy, że a, bo było to, że Pan Jezus był taki i taki. Rozumiecie, i kobiety mówią już, przerażone. Wow, nie, właśnie są zachwycone. Niech wam ojciec jeszcze więcej tak gada. To myślę, że no, żebyście wy tacy jak Pan Jezus byli. Okej? Okay? I teraz przychodzi do mnie jeden z drugim facet i mówi, ale proszę ojca, to nie jest tak, że Pan Jezus nie był to aż taki agresywny. To nie raz mu się zdarzyło i to jest wszystko. Więc, panowie, załóżmy się. Znajdźcie chociaż jedną stronę w Ewangelii, w dowolnym tłumaczeniu, na której Pan Jezus by nie okazał, i to w sposób jawny, swojej agresji. Jeszcze raz powtarzam, nie chodzi o przemoc, ale chodzi o agresję. Przypomnijcie sobie te wszystkie jego bezczelne zaczepki w stosunku do faryzeuszy, uczonych w piśmie, sadyceuszów. Wtedy powiedzieć facetowi, plemię żniwiowe, to dzisiaj nie znacie takich przekleństw. Rozumiecie? Powiedzieć kapłanowi, który mówi, że ja od Abrahama pochodzę, my od Abrahama pochodzimy, a on mówi, żnije jesteście zwykłe do rozdeptania.
groby jesteście na zewnątrz obielone, a w środku syf, jakich mało. Rozumiecie, wtedy się potem dziwicie, że oni go chcieli zabić? To już nawet nie o teologię chodziło, tu chodziło o to, żeby on wreszcie przestał im ciupać. Bo rozumiecie, bo oni nie wiedzieli, co z nim zrobić. Straż nawet się bała, raz czy drugi jest taki opis w Ewangelii Janowej, że mu powiedzieli, że idźcie go zaaresztować. I oni potem wrócili i mówili, nie, nie zaaresztowali, bo się bali. No nie było wiadomo, co on z ludźmi zrobi, a jeszcze by się na nas rzucili, a sami sobie aresztujcie. Zresztą ostatecznie zauważcie, gdzie go zaaresztowali, przez zdrajcę zaaresztowali go tam, gdzie nie miał ludzi dookoła siebie. Tylko i wyłącznie tych swoich najbliższych. Ale też się pytali kilka razy za nim. No ja pomijam już to, że jak ich zapytał, kogo szukacie, Jezusa z Nazaretu, ja jestem i wszyscy machali. Dopiero wtedy ewangelista Jan mówi, że jeszcze raz ich zapytał, halo, wstańcie i jeszcze raz, kogo? No ciebie, aha, no to jestem. Także to jest oczywiście, pamiętacie, na samym początku w Ewangelii Łukasza jest opisane, jak na początku Jezus zaczyna mówić i to staje wśród swoich, otwiera Izajasza i mówi w taki sposób, że jest wobec nich nie tylko bezczelny, ale skrajnie nieuprzejmy i niegrzeczny. Do tego stopnia, że oni go ciągną na skraj miasta, na przepaść, jest wyraźnie powiedziane, że chcą go zrzucić, żeby zginął, bo obraził całe miasto. No i wtedy Jezus, ponieważ po pierwsze nie była jego godzina, a po drugie, żeby ich powstrzymać wtedy przed grzechem, okay, zatrzymał wszystkich i przeszedł pomiędzy nimi, wszyscy stanęli jak zamurowani. Jest wyraźnie powiedziane, że przeszedł pomiędzy nimi bez słowa. A zatem jeżeli chcecie wzrastać w świętości, już tutaj macie wyraźnie napisane, że święty mężczyzna to jest narzędzie gniewu pańskiego. Pan zastępów robi przegląd wojska do bitwy. Pan i narzędzia jego gniewu, aby spustoszyć całą ziemię. I tutaj zdanie, które mi się najbardziej podoba. Zawyjcie, bo bliski jest dzień pański. Nadchodzi jak klęska z rąk wszechmogącego. Okay? Kto z was był nauczany przez siostrę zakonną, mamę, babcię, ciocię i tak dalej, żeby wyć na modlitwie. I teraz jeszcze, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Tu nie chodzi o wycie, czy wiecie, bo niektórzy rzeczywiście tak wyją w kościele. Tu chodzi o zawycie okrzyku wojennego, o podniesienie okrzyku bojowego, który ma być tak potężny, że wróg, jak go usłyszy, to w zasadzie powinien mieć pełne pampersy i zwiewać. O to chodzi. To jest rodzaj modlitwy, który ty masz zanosić do Boga. Ja rozumiem kobiety, pieśni i tak. Wszystko to jest dobrze. Ale dzisiaj inna rzecz, że dzisiaj w czasie modlitwy to nie było, przynajmniej dla mnie, niekoniecznie zawsze jasne, co się dzieje. Ale rozumiecie, gdyby tak miało wyglądać nasze uwielbienie wspólnotowe, jak dzisiaj tu momentalnie wyglądało, to jest żenujące. Rozumiecie, to ja wam to na punkt, jako punkt honoru stawiam. Albo się nie modlcie, albo jak się modlicie, podnieście głos. Podnieście głos. Co się to interesuje? Co, to, rozumiesz, na stadionie byś zawył, nie? Wisła! To jest naprawdę dla chłopa, nie ogłuchniesz od tego. Kobieta oczywiście zasłoni sobie ucho i... Ile razy mi dziewczynki na salkach mówią, no to Marcin, tak, widzieliście to, nie? Że... O Jezu, ojcze! Co się stało? Tu mnie ogłuchnę na to ucho, z drugiej strony... Gdybym miała poród, to będziesz głucha. No już, bo nie możesz... Ale oczywiście nie chodzi o to, żeby tworzyć sztuczny emocjonalizm na modlitwie. Ale również, jak już głos podnosisz, to go podnieś. Nie wiem, dlaczego tak to jest, ale mężczyźni tak są skonstruowani, że jeżeli jakąś prawdę w swoim życiu sobie wykrzyczą, to serce ich zaczyna szybciej rozumieć. A jak szepczą, to się boją. Zauważyliście to? Tak. W księdze Joela na przykład, ja już tam nie chcę wchodzić i się tego roztrząsać, ale tam też jest to ładnie powiedziane, że święty to bohater. Tam, jeżeli nawet się nie czujesz bohaterem, wstań i wrzaśnij w imię Pańskie, jestem bohaterem. A nie możesz stanąć za drzwiami, jeszcze tak się przysłonić, żeby nikt nie widział. Jestem bohater. Afirmacja pozytywna. Albo najlepiej se nagraj i słuchaj. Jestem bohaterem. Za każdym razem, kiedy staję w trudnej sytuacji, nie boję się. To jak się nie boisz, to zrób coś. No,
cytować fragmentów. Weźcie sobie choćby list do Hebrajczyków, 11 rozdział, w zasadzie cały 11 i cały 12. Tam macie wymienionych mężczyzn świętych, którzy są dla nas przykładami. I autor listu do Hebrajczyków mówi, długo bym jeszcze mógł mówić, ale nie ma miejsca na to. Wspominać o Gedeonie, wspominać o Elizeuszu, o Eliaszu, wspominać o tych wszystkich świętych, dzięki których w stawiennictwu wdowy odzyskały swoich zmarłych, którzy stanęli świadcząc o Panu, także przeżynali ich piłami i nie zdołali ich złamać. Rozciągali końmi, przybijali gwoźdźmi do drewna, a oni stali i świadczyli. I na koniec, w 12 rozdziale całej tej tyrady, mówi, a ty co? Użalasz się nad sobą, mówisz, świętość moja trudu ode mnie wymaga, a w rzeczywistości żaden z was jeszcze ani jednej kropli krwi nie przelał, opierając się przeciw grzechowi. Za każdym razem, jak ja mam tendencję, rozumiecie, żeby się użalić nad sobą i powiedzieć, o kurde, żony nie mam, coś dzisiaj się dowiedziałem, że bez żony, no to nie jestem niepełnym obrazem Boga w ogóle. Co jest prawdą? To jest drugi powód do tego, żeby się użalić, okej? Okay? Ponieważ z młodzieżą pracuję, to nawet jak już wszyscy są po godzinach i czasem tak jest, że się jezuici rozumiecie piwko szczelą, to ja sobie nie szczelam, dlatego że po każdej porze dnia i nocy do mnie jakieś dziecko może przyjść, czy ktoś i do mnie dzwoni, no to sobie nie szczelę, okej? Okay? Pozbawiony jestem przyjemności, nie tak mało, no wiecie. Ja wierzę, Boże, ile ja dla Ciebie cierpię. I wtedy zawsze mi się przypomina list do Hebrajczyków. Jeszcze się do krwi nie opierałeś przeciwko grzechowi. Więc się zamknij i rób swoje. Jak kiedyś będziesz zaszczycony, wtedy będziesz wiedział, o co chodzi. I wtedy być może będziesz kuszony do tego, żeby się nad sobą użalać, ale wierz mi, nie będzie Ci się chciało. Otóż panowie, wobec tego wszystkiego powiedziałem, dobra, to co to znaczy, że święty to musi być taki wściekły chłop, tak? Nie. Bo nie chcę absolutnie tworzyć takiego jednowymiarowego wizerunku mężczyzny, którego się niektórzy nabawili po dzikim sercu Eldridge'a. Które szanuję, ale niektórzy uznali, że po prostu teraz, żeby być chłopem, to po prostu muszę latać po górach, skakać bez spadochronu, najlepiej z samolotu, okay, i się nie zabić, i tak dalej. Słuchajcie, są różni faceci. No i zresztą nawet takim napalencom mówię, że zobaczysz, tam jest przykład także i faceta, który był pianistą, z którego się właśnie ojciec śmiał, że jest ciotą, bo nie potrafi nikomu dać w zęby. Rozumiesz? I akurat w całej tej konfrontacji ten jego ojciec bokser wyszedł na większą ciotę niż ten pianista. Dlatego, że on był wierny swojemu powołaniu, dlatego, że był wierny regularnym, codziennym, morderczym ćwiczeniom na tym instrumencie i się wreszcie nauczył grać. A ojciec tylko potrafił mu ciupać. A więc, wiecie, chcę teraz powiedzieć, czym jest świętość w życiu mężczyzny, w konkretach, tylko że to, co wam przedstawiam do tej pory, chodziło mi o to, żeby jeszcze raz wam pokazać świętość, za każdym razem, jak będę nawet mówił słowa typu pobożność, miłość i tak dalej, żebyście rozumieli to w kontekście tych fragmentów z Izajasza, z listu do Hebrajczyków i tak dalej. Otóż świętość w życiu mężczyzny najlepiej by było, gdybyśmy w ogóle nie nazywali świętością. W ogóle gdybyśmy się przestali posługiwać tym słowem. Istnieje inne, które średniowiecze wypracowało i to słowo zawiera w sobie świętość i opis świętości zarówno dla ludzi, którzy się wyrzekają całkowicie czy częściowo przemocy, jak na przykład księża i tak dalej, ale także to samo słowo zawiera w sobie drogę świętości dla ludzi, którzy czasem drogę poważnej agresji wybierają. Dla wszystkich mężczyzn. Otóż tym słowem jest słowo honor. To w życiu mężczyzny znaczy świętość. Honor. Znów, jak mówię honor i znowu nie wiem, możecie mieć różne skojarzenia, bo żyjemy w świecie, w którym szatan psuje jakość słów. No, ja ostatnio słyszałem, chociaż ponoć o co innego chodziło, pamiętacie, jak zabili tego tam kibica Krakowi, że niby Wiślacy go zabili i tak dalej. Okay? I to ponoć o co innego chodziło, tam jakieś rozrachunki, nie wiem o co, tak, czy tam o narkotyki, czy o coś, ale usłyszałem chłopaków, którzy ze sobą rozmawiali i mówią, że Wiślacy przynajmniej mają honor. Bo się w 40 rzucili na jakiegoś tam zawodnika i go zaszlachtowali maczetami? To znaczy, że mają honor? No tak, no, bronią klubu. Nie? Wiecie,
większość mężczyzn dzisiaj, przynajmniej w świecie, honor rozumie jako obronę logo. Okay? Ma szalnik, ma słowo jakieś, ma jakiś znaczek i on go broni. Jak ktoś mu opluje ten znaczek, to on się czuje w obowiązku, żeby zabić tego drugiego albo mu zemścić się na nim. To jest honor. Otóż panowie, zdziwicie się, ale słowa honor nie ma w ogóle w Biblii. Dobra, w jednym miejscu jest, jak święty Paweł, tak, w liście do Rzymian, mówi, że w 15 rozdziale, mówi, że wziąłem sobie za punkt honoru, żeby głosić Ewangelię tylko tam, gdzie nie była jeszcze głoszona. To jest jeden, ale widzicie, to jest bardziej w znaczeniu takim ambicją, że honor to jest ambicja. Otóż chcę wam przekazać, panowie, definicję biblijną honoru, tak jak później honor był rozumiany w średniowieczu i był przedstawiany jako droga świętości dla świętych, świętych rycerzy, dla świętych, świętych księży i tak dalej. Znajdziecie go w Księdze Przysłów w 3 rozdziale, w 3 wersecie. Okay. Księgę Przysłów sobie otwieram. Tam dwa słowa podpadają i jest opisana jedna operacja, którą trzeba wykonać, żeby wiedzieć, czym jest honor i żeby żyć honorem. To jest, jeszcze raz powtarzam, Księga Przysłów, rozdział 3, werset 3. Dwa słowa i operacja. Cytuję. Niech miłość i wierność cię strzegą. Przymocuj je sobie do szyi i na tablicy serca je zapisz. Dwa słowa. Miłość i wierność. Tak istotne, że mówi autor tejże księgi, prawdopodobnie król Salomon, przymocuj je sobie do szyi, rozumiesz? Na tablicy serca je sobie zapisz. Tam dosłownie jest napisane, wyryj je sobie rylcem na sercu. Miłość i wierność. To jest honor w życiu mężczyzny. Zawsze był i zawsze będzie. Co oznacza miłość? Kolejne słowo dzisiaj zepsute. Miłość, panowie, oznacza zasady. Miłość oznacza to, co w średniowieczu nazywano kodeksem rycerskim. To, co później byśmy w Polsce nazywali kodeksem honorowym. To jest, teraz nie o to, bo niektórzy mówią, że ale nie było czegoś takiego. Nieistotne jest, jakie to konkretnie były zasady, chociaż zwykle one się składały na Bóg, honor, ojczyzna, tak? Wiara, honor, a więc postawa w życiu taka, która jest rycerska, na przykład stawać zawsze w obronie słabszych, nawet jeżeli sam możesz zginąć. I ojczyzna, a więc dbanie o więzi. Chodzi o to, że masz zasady jasno określone i przestrzegasz ich, drugie słowo, wierność. Chociażby cię mieli zarżnąć, masz zasady w swoim życiu, od których nigdy nie odstąpisz. Tyle. Od tego się świętość w życiu mężczyzny zaczyna i na tym się kończy. Nic więcej. Oczywiście, tych zasad może być mnóstwo, ponieważ powinieneś mieć taki kodeks składający się z przynajmniej 3 jakichś podstawowych zasad co do samego siebie. Powinieneś mieć taki kodeks, gdy chodzi o postępowanie z innymi. Powinieneś mieć taki kodeks, taki zestaw zasad honorowych, gdy chodzi o na przykład swój związek z małżonką swoją. O to, jak ma wyglądać porządek w twoim domu. Rozumiesz? Ty jesteś na tej ziemi obrazem Boga Ojca. Ty jesteś na tej ziemi obrazem dobrego pasterza. Ty jesteś na tej ziemi sędzią, prawodawcą i tym, który pilnuje, żeby to prawo było wypełniane. Rozumiesz, naprawdę nie ma takiej kobiety na świecie, która by od ciebie najpierw oczekiwała czułości. Ona jest od czułości. To nie znaczy, że macie być słowi w ogóle, myślałbym to, nie? Tak jak jacyś tacy durni macho z jakichś amerykańskich filmów. Ale chodzi mi o to, że kobieta od ciebie przede wszystkim spodziewa się poczucia bezpieczeństwa. Nie zawsze, nie dominowania jej, ale rozumiesz, że czasem jej się wszystko rozlata i ty w sensie mówisz, czekaj, robimy tak, tak, tak i tak. I ona patrzy i mówi, okej, dzięki. Dzięki Zbawcu, okay? Przywróciłeś mi pokój umysłu. Czytam czegoś innego. Okay? Żebyś ty też wiedział, co się dzieje, ale też jednocześnie kobiety czasem nas próbują, żeby sprawdzić nasz kręgosłup moralny. Okay? Jak czasem nawet ludziom niewierzącym powtarzam, że największy afrodyzjak
jaki mamy w ręku, to jest kręgosłup moralny, to mi nie wierzą, aż dopóki to go nie widzą na własne oczy. To nie chcę się też rozwodzić na ten temat, ale nie ma niczego bardziej, panowie, pociągającego dla kobiety w mężczyźnie, jak świadomość, że ma zasady, może czasem niekoniecznie raczej zgodne z jej tam wyznaniem czy czymś, ale że ma zasady i wiele poświęcił, żeby utrzymać te zasady w swoim życiu i jest gotów jeszcze więcej poświęcić. Jak myślicie, skąd księża na przykład, którzy nie są jakoś specjalnie atrakcyjnymi facetami, dla mnóstwa kobiet są atrakcyjni jak cholera. Skąd? Dlaczego? Dlaczego żołnierze, policjanci, niektórzy im, im lepszej formacji, tym lepiej, dlaczego są tak sensacyjnie pociągające dla kobiet? Chociaż jak się przyjrzy, to się okaże, że jeden z bok, drugi bijok, trzeci psychopata. Bo za mundurem panny sznury. Ale dlaczego za mundurem? Ano dlatego, że ten chłop, przynajmniej kiedyś tak było, żeby ten mundur dostać, bo oczywiście to jest prawda, żeby ten mundur dostać, najpierw musiał dostać w piernicz. A więc musiał udowodnić innym facetom, że jest facetem. Musiał się przywiązać do jakichś zasad i reprezentuje grupę, która jeżeli on te zasady złamie, to ta grupa mu to przypomni. Kapujecie? Bolesny sposób. Oczywiście, im bardziej bolesny, tym lepiej. A zatem miłość w twoim życiu przede wszystkim to oznacza, że ty stanowisz zasady, a później robisz wszystko, żeby one były przestrzegane. Jasne, że czasem możesz być sędzią miłosiernym, ale zasadniczo sędzia dobry to jest ten, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Myślicie, nie wiem, byliście do pierwszej Komunii Świętej? Zdarzyło nam się. Jest takie oczywiste pytanie. A ojcu się zdarzyło? No, zdarzyło mi się. I teraz... co myśmy byli, mam wrażenie, że myśmy byli większymi pieronami niż te dzieci dzisiaj. Ale czy wy pamiętacie, żeby dzieciaki, żeby chłopcy, jakbyśmy przystępowali do pierwszej Komunii Świętej, żeby jakieś takie brewariery jakieś były, jakieś latanie, jakieś gadanie, jakieś coś? Nie pamiętamy. No właśnie, nie? Ja też, bo ja akurat nie przygotowuję dzieci i się dziećmi nie zajmuję, ale często tak sobie myślę, o co to chodzi? No bo myśmy żyli jeszcze w tych naprawdę błogosławionych najbardziej niż dzisiaj czasach, kiedy chłop rządził i chłop mówił, tak trzeba, a tak nie. Zresztą okazuje się, że dzisiaj te wyjaśnienia, ADHD, nie wiadomo co, mieliśmy takiego legendarnego nauczyciela katechetę dzieciaków, który był powszechnie znany jako Gargamel w Nowym Sączu. Bo on tam założył zespół, Smurfy i tak dalej, ale wyglądał, wypisz, wymaluj jak Gargamel. Kiedyś miał sławną akcję, szedł miał taki brzuch taki ogromny, tu cały jak Gargamel, jakieś dziewczynki do niego podbiegły i a ojcze, 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 co tu ojciec ma brzucha? I Smurfów się nażarły. On tam przyszedł, w obiecie były tam wszystko ten. No i wyglądało, że Gargamel. Do tego stopnia, wyobraźcie sobie, że na grobie ma napisane ojciec Adam Kubisz Gargamel. To jak się ludzie w Sączu dowiedzieli, że ojciec Adam Kubisz umarł, to mówię, tak, to ja się znam. Ale Gargamel, ja Gargamel! Otóż Gargamel co roku miał porządek jak od sznureczka. I mówi, że ja się go pytam kiedyś, mówię, Gargamel, ty jak to robisz, że ty z tymi dzieciakami? Zaraz po tobie, drugi jak ma przygotowanie, kurde, tam są brewery, a u ciebie zawsze jest taki porządek. A mówi, to ale mówi, nie, nie wiem, mówi. Może mówię, nie ma dzieci za te, ale no czasem się zdarzy, że przyjdzie taki jeden młody, ale to mu mówię wprost, młody, uspokój się, bo dostaniesz w pierdol od rodziców. A co młody mówi, że mamusia nie pozwala mówić takich słów. Widzisz, że mi pozwoliła, więc jak nie mam, ale to mamusia na pewno ta ciebie nie pozwoliła, żebym mi spuścił. To ja cię spuszczę w pierdol. No wiecie, i ten młody patrzy, patrzy, wszystko powiem mamie, no ona wie. Sznureczek, rozumiecie? Młody, ADHD, leczenie, myślał by kto. Kapujecie, przychodził do niego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ojcze. A wieki wieków amen. No i no. Matka powiedziała się, nie wiem, jak ojciec ma taki, ojciec na pewno jest święty. Czyli, panowie, pierwsza najważniejsza rzecz, honor rozumiany, tak jak w Księdze Przysłów, miłość i wierność, wyryta na sercu, konkretne zasady. Nie chodzi o to, żebyście teraz wszystko opisywali, nie wiadomo co tam, zwłaszcza niektórzy mają takie tendencje, że dokładnie najsłabszymi swoimi rzeczami się zaczynają zajmować i co tam coś ustalać i poczekaj, jak upadają i wprowadź jedną, dwie, trzy zasady w swoim życiu, potem dokładaj następne. Ćwicz się w tym, na tym polega przede wszystkim asceza w życiu mężczyzny. Miłość, jak mówił święty Ignacy,
założyciel jezuitów, zakłada się na czynach, a nie na słowach. Jeżeli w życiu chce coś sobą reprezentować, to ma to założyć na czynach, a nie na słowach. Nie na opowiadaniu o tym, co wyznaje, bo to nie ma żadnego znaczenia. Zresztą popatrzcie się na swoje rodziny. Okay? Kto w swojej rodzinie tłumaczy dzieciom, że należy oszukiwać w niektórych sytuacjach? Wszyscy mówią, nie wolno kłamać. Zgadza się? A potem dzieci myślą, że są co, durne? Nie słyszą tych wszystkich rozmów rodziców o tym, jak przyoszukać tam urząd skarbowy, jak tutaj tego cyknąć, jak tam temu dać tyle, a powiedzieć, że co innego i tak dalej. I dzieciaki wtedy rozumieją, że a no okej, okay, w pewnym wieku nie wolno kłamać. Chyba, że ci się uda. A później to już jest dozwolone. Znaczy stąd myślą, że jak skończysz 18 lat, to jest taka magiczna zapora i wtedy już możesz wszystkich robić konia. Przestań. A zatem rozumiesz, liczy się to, co ty rzeczywiście sobą reprezentujesz w życiu, a nie to, co twierdzisz, że reprezentujesz. To, za co byś naprawdę życie swoje oddała, przynajmniej kawałek ciała, a nie to, co twierdzisz, że jest po prostu fantastyczną wartością w twoim życiu. W związku z tym druga rzecz, i to już jest przedostatnia, o której chcę powiedzieć, to jest modlitwa. Jeżeli chcecie sobie jakiekolwiek zasady ustawić w swoim życiu, ustawcie sobie zasadę na temat modlitwy. I panowie, jeszcze raz mówię, jak sobie ustawicie jakąś zasadę, to jest honor. Trzymać się tej zasady. Natomiast nie, żebyś potem przyszedł i tłumaczył się, jaki byłeś zmęczony. Mam to gdzieś. Bo tłumaczenie się chłopa, że cały dzień nie miał 10 minut, żeby stanąć przed Bogiem i podziękować Mu za wszystkie dobro, które otrzymuje w swoim życiu i żeby Go poprosić za swoich najbliższych, za siebie, o powodzenie swojej rodziny, to jest śmiech na sali. To jest tchórzostwo, to jest nawet żadne tchórzostwo, to jest po prostu nędza. To jest leżenie na mordzie i lizanie butów szatanowi, nic więcej. Nie ma żadnego wyjaśnienia. Ustaw to sobie to za punkt honoru. Modlę się codziennie. I nie ma, nawet jakby mi żyły podcinali żyletką, modlę się. Zresztą Pan Jezus co robił? Dokładnie tak. Powiesili Go na krzyżu i co zaczął robić? Odmawiać nad sobą psalm, bo dookoła Niego banda pobożnych stała, ale zapomnieli, że nad Żydem umierającym i pobożnym odmawia się psalm 22. A więc Jezus sam, jako jeden sprawiedliwy i jeden pobożny, zaczął sam nad sobą odmawiać psalm 22, nomen omen, który był psalmem proroczym i on, jeżeli ktokolwiek we wszechświecie, to właśnie on miał prawo ten psalm nad sobą wypowiedzieć. Wiecie, jak się ten psalm zaczyna? Lema, lema, eli, eli, lema, sabachthani. Boże mój, czemuś mnie opuścił daleko od mego Zbawcy, słowa mego jęku. W tym psalmie Pan Jezus mówi o tym, rozchodzą się moje kości, język mi przysycha do podniebienia, przebijają mnie, podą mnie, kłują mnie, rzucają kości o moją suknię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak sobie przeczytacie ten psalm, napisany grubo przed śmiercią Pana Jezusa, rozumiecie, że był proroczo napisany specjalnie dla Niego, żeby mógł Go odmówić, gdzie? Na krzyżu właśnie. Na krzyżu. Słowem, panowie, modlitwa każdego dnia, jaka? Punkt drugi, jak Jezus. Nie zastanawiaj się, jak cię uczyli modlitwy, czy jak cię teraz uczą. Zawsze pytaj samego siebie, czy tak by się modlił Jezus, jak ja się teraz modlę. Oczywiście nie dawajcie sobie prymitywnych i prostackich odpowiedzi, bo niektórzy mówią, że no ale co, na przykład Jezus się nie modlił do swojej matki. No, przypomnę wam, że nie gdzie indziej, tylko na krzyżu właśnie, kiedy się najmocniej modlił, między innymi zwrócił się do swojej matki. Niewiasto, spójrz, oto syn twój. Synu, to jest matka twoja. Zupełnie spokojnie możesz, jak Pan Jezus, rozumiesz, stanąć, rozciągnąć ręce, jak Pan Jezus na krzyżu i powiedzieć, matko, oto syn twój. Synu, do serca swojego przemówić, oto matka twoja. Co sobie myślicie, że to był przypadek? Czy jakaś pobożność tandetna wszystkich najlepszych naszych formacji wojskowych, że do najwspanialszych bitew zwycięskich szli z imieniem Maryi na ustach? Myślicie, że to był przypadek, że przez wieki hymnem tego państwa i tego narodu była Bogu Rodzica? Że najlepsza, jedna z najciekawszych, najdziwniejszych, ale i też najskuteczniejszych formacji, jakie kiedykolwiek istniały, konnych, czyli husaria, później też nasi ułani, że to był przypadek, że na pukleszach Matkę Bożą nosili i dokładnie jak jechali do ataku, to nie krzyczeli hura, tylko krzyczeli Maryja? Na Turków jak jechali, janczarzy się śmiali, że żadna konnica ich nie rozniesie. No już potem, jak się spotkali z tą konnicą i usłyszeli Maryja, to już było za późno. Cud nad Wisłą to kto? Nie Maryja? Nawet Piłsudski, stary socjalista i stary bezbożnik, musiał przyznać, że coś ona musiała w tym chyba palce maczać. A zatem, kiedy mówię jak Jezus,
to też bądźcie cały czas w nurcie i w tradycji świętej Kościoła katolickiego. Jedna z najpotężniejszych modlitw rycerskich w tym kościele, zważcie, to jest litania loretańska. Wiecie o tym, że skąd się ta litania wzięła? Rycerze wracający z krucjat, nawiasem mówiąc, nie ma się czego wstydzić, w tym rycerze zakonni, przenieśli domek, czy coś, co było uważane za dom, w którym zasnęła Najświętsza Maria Panna z Efezu, przenieśli go do Loretto. Kapujecie, pobici, umordowani, każdy tylko konia miał, nawet kopie nie mieli, miecze, tylko tarcze i każdy wziął po parę belek, po paręnaście dachówek, przewieźli to wszystko do Loretto i odbudowali ten domek. Po drodze, tam i nazad, nauczyli się mnóstwa tytułów Matki Bożej, o których wcześniej nie wiedzieli. I oni je wszystkie odmawiali w czasie tej drogi i później te wszystkie wypisali na drzwiach domku Matki Bożej w Loretto. I to jest właśnie litania loretańska. Oczywiście później parę tytułów myśmy dodali, ale zasadniczy jej zręb to są oni. To są oni. Nawet melodia w zasadzie jest dokładnie taka, jaką oni jej nadali. Jest typową melodią rycerską. A zatem, jeszcze raz, jak powiadam, módlcie się jak Jezus, ale też bądźcie przywiązani do Matki Bożej. O niej mówi Pieśń nad Pieśniami, co to za kobieta groźna, jak zbrojne zastępy nadciąga z pustyni. O niej mówi Apokalipsa, że będzie znakiem, na widok którego szatan się zatrzęsie, dlatego jej tak nienawidzi. A zatem, jak żeśmy tu już usłyszeli, życie mężczyzny jest życiem walki duchowej, a walka duchowa nie może się obejść bez imienia i bez obecności Maryi. Przy tej okazji, bo to jest cały czas jeszcze temat modlitwy, jeden tylko dodatek, mianowicie, kochani, kierownik duchowy. Łatwo jest, nawet najczerwiejszemu facetowi, wpaść w emocjonalizm, w otępienie duchowe, w błędy wszelkiego rodzaju, jeżeli nie ma innego faceta, z którym może zobiektywizować, najpierw zwerbalizować, czyli wypowiedzieć to, co się z nim dzieje, a potem zobiektywizować to, co się w nim dzieje, bo drugi facet może mieć na to zupełnie inne spojrzenie. A zatem kierownik duchowy, święta Teresa Zawila, takie zapiski ma, z których jeden mi się najbardziej podoba, mianowicie mówi: błogosławieni ojcowie jezuici, bo nawet jeśli nie pobożni, to zawsze mądrzy. I teraz, nie chcę się rozwijać na ten temat, ani nie mówię, że koniecznie to musi być jezuita, ale mówię wam, jako facetom, jeżeli kierownik duchowy, ważne, żeby był mądry. Nie musi być za bardzo pobożny. Jak będzie mądry, to nawet nie będąc samemu pobożnym, ciebie do pobożności uczciwej i zdrowej zmusi. Kapujesz? Jeden kiwnął, dobra. Dziwne to trochę. Co dziwne? Dziwne to trochę. No, jedziemy dalej. To dziwne. No. Głupota, jeśli jest mądry, to co to znaczy, że jest mądry? No właśnie. Bo teraz idzie mi o to, że często mądrość, jest pobożność, mądrość bardzo łatwo jest sprawdzić. Po owocach ich poznacie ich. No. Okay? A natomiast kierownik duchowy, który wygląda na pobożnego, wcale niekoniecznie mocą pobożności żyje w sobie. A zatem tak naprawdę to nie ma żadnej sprzeczności. Chodzi o to, żeby się nie opierać na zewnętrznych objawach pobożności, ale żeby szukać owoców mądrości. To jest jeden z najważniejszych owoców Ducha Świętego, ponieważ wtedy wiemy, że nawet jak chłop na pobożnego nie wygląda, to na pewno w sercu swoim jest wierny Jezusowi. Czyli po prostu ma być pobożny tyle. No właśnie. Ale nie musi... Dobra. Rozumiecie, o co... Tak? Tak. Czy... Tak, rozumiem. Znaczy, jasne? Ja teraz tak. Dobra. No i ostatnia rzecz, to jest język. No i znowu, zaczęliśmy od tego, że święty to nie znaczy grzeczny i tak dalej. No a Pismo Święte też mówi wyraźnie na temat języka. Okay? Otóż pierwsza podstawowa rzecz. Oczywiście człowiek, mężczyzna święty to jest ten, który panuje nad swoją agresją, a więc także nad językiem. Nie przeklina. Ale zrozummy się dobrze, co to oznacza. Otóż przeklinać niekoniecznie oznacza posługiwać się wulgaryzmami. Można się nie posłużyć ani jednym tak zwanym brzydkim słowem, jak to mili ludzie nazywają,
a przekląć kogoś tak skutecznie, że się przez lata nie będzie mógł wykaraskać z więzów i okowów zła. Przeklinanie przede wszystkim, i to jest grzech ciężki, to jest takie przemawianie, a uważajcie, mężczyzna ma 10 razy większą moc, kiedy mówi i przeklina, niż kobieta, naprawdę. Przeklinanie to jest takie mówienie do drugiej osoby, które go rani, które odbiera mu pewność siebie, które niszczy w nim godność syna czy córki Bożej. Ja mówię, przeklina ojciec swoje dzieci, nie kiedy do nich mówi no i trzeba to wypipać, tylko wtedy, kiedy do nich mówi takim językiem, że oni przestają czuć, że mają w nim oparcie, uważają, że on nimi gardzi i że nie ma w nim do nich miłości. To jest przeklinanie. A więc jeżeli już od czegoś chcecie zacząć, zwróćcie uwagę na treść, na znaczenie tego, co wy mówicie do kobiet swoich, w sensie do żon, do matek, do córek, do dzieci swoich, do ludzi, z którymi pracujecie. Mężczyzna ma moc słowa nieprawdopodobną. Stworzony jest do tego, żeby błogosławić, i to błogosławieństwo ma wielką moc. Ale jeżeli zaczyna ranić i atakować w drugiej osobie godność Bożą, to jest przeklinanie i naprawdę nie ma nic do rzeczy, co jeszcze przy okazji powie. To oczywiście to często jest związane z wulgaryzmami, ale naprawdę to czasem mam wrażenie, że chłop z drugiej strony musi powiedzieć coś w sposób ostry i tego bym akurat za ostro nie traktował. Zwłaszcza, że jak się przyjrzycie na przykład świętemu Pawłowi samemu, który mówi wyraźnie o czystości języka, to się zdziwicie, jeszcze po grecku czytając, co chłop czasem gada. Wiecie? Tam są takie słowa, ja teraz nie chcę, bo teraz, żeby się nie wdawać tam w szczegóły egzegetyczne, ale na parę tam takich zwrotów, które oczywiście nobliwy tłumacz przełożył nam bardzo delikatnie. Na przykład, kiedy mówi, że zostawiłem to wszystko i teraz żyję dla Chrystusa, bo to wszystko to były dla mnie śmieci. Otóż tam zasadniczo te śmieci to jest co innego. I to jest takie słowo, które normalnie w gazecie należałoby wykropkować. Ale jeszcze lepsze dla mnie, a propos właśnie wulgaryzmów, ja muszę sobie sprawdzić list do Galatów, 5 rozdział, 12 werset. To jest niezłe. Okay? Paweł, pamiętajcie, który mówi, dbajcie o czystość języka, ale jednocześnie zauważcie, nie jest dewotem, który po prostu się wiąże jakąś zasadą i się nie może potem z niej wyplątać. Mianowicie wścieka się strasznie na Galatów, że zaczęli z powrotem słuchać wyznawców judaizmu. Przyleźli tam goście i mówią, słuchajcie, do chłopów, mówią, musicie się obrzezać. Co z was za chrześcijanie, jak się nie obrzezacie? I święty Paweł w świętym liście do Galatów, rozumiecie, wścieka się na nich, mówi, Galaci, durnie, kto was zaczarował, żeście sobie zapomnieli, co ja do was mówiłem? I jeszcze raz mówi, gupole, ciołki, okay? Ale w pewnym momencie mówi, że dobra, ale wy, to już jak na wy. Ale mówi, ale ci, którzy was zwodzą, to niech oni tylko czekają, jak do nich przyjdę. To lepiej by było, mówi, jak wam każą se trochę uciąć, lepiej, żeby oni się totalnie, żeby se jajca wycięli. Bo jak ja przyjdę, to będzie jeszcze gorzej. Jak mi nie wierzycie, przeczytajcie sobie jeszcze raz, mówię, rozdział 5, zwłaszcza werset 12, który jest przetłumaczony na język polski. Bodaj by się do końca okaleczyli ci, którzy was podejrzali. Czyli... Na przykład rozumiecie, co znaczy do końca się okaleczyć? Wziąć przylepkę i sobie zrobić, nie wiem, dookoła takie, rozumiecie, na brzuchu takie nacięcie, czy co? A on tu po prostu pojechał... Tak, gdzieś to w pin. Więc tutaj po grecku jest też... To samo zresztą, wiecie, takie, pamiętacie, jak Pan Jezus przemawia i w pewnym momencie demon do niego mówi? Coś tam, że ja wiem, kto ty jesteś, święty Boże i tak dalej, z Ewangelii Markowej. I Jezus do niego mówi... Cytuję, w większości naszych tłumaczeń, zamilcz. Znaczy, ja bym to przetłumaczył, morda psie. Po prostu. Jezus nie mówi nigdy do demonów, jako do gorączek kogoś, kto byłby choćby na poziomie jego pięt. Zawsze mówi do demonów jak do psów. Nigdy z nimi nie rozmawia, tylko im wydaje rozkazy, ewentualnie rozkazuje im, żeby odpowiedzieli mu na jakieś pytanie. I nic więcej. Wiecie? Tam nie ma żadnego szacunku u niego i to się też wyraża w języku. A więc nie tylko w języku w stosunku, który był obraźliwy, nie tylko w stosunku do faryzeuszy, ale i to się też wyraża w języku.
A więc nie tylko w języku w stosunku, który był obraźliwy, nie tylko w stosunku do faryzeuszy, czy, ale, bo tam jeszcze jest taka zaczepka, a do demonów nie ma absolutnie żadnego szacunku, żadnego traktowania. Okay? Jest poniżenie, znaj swoje miejsce, morda się. Nie byłaby ta scena od razu jaśniejsza, gdzie był Pan Jezus, a gdzie był demon? A to jakaś taka dyskusja, rozumiecie, jakiś taki demon, wiem kto jest, mówi, zamilcz, żeby z nami przemawiać. Ale to dla kobiet tłumaczyli, nie? Ale to myślę... I panowie, na sam koniec, już tak zupełnie na sam koniec, bo to jeszcze mi się przypomniało a propos tylko modlitwy, żebym dodał. Otóż jest taka, taka tendencja współczesna, u Eldridge'a też to jest tam w paru miejscach dość mocne, mianowicie, żeby szukać uzdrowienia, za wszelką cenę szukać uzdrowienia. I dobra, ja się z nim zgadzam, tylko na modlitwie, żeby szukać uzdrowienia, w liturgii, żeby szukać uzdrowienia, żeby płakać przed Panem i się po prostu nie móc wypłakać i tak dalej, i tak dalej. Otóż nie szukajcie uzdrowienia. Przynajmniej nie tak, jak to się nam wmawia, że powinniśmy go szukać. Zwróćcie uwagę, Jezus swoje rany przemienił, a nie uzdrowił. Jak zmartwychwstał, nie miał blizn na rękach, na nogach i na boku. Miał rany jak najbardziej otwarte. Także jak Tomasz wątpił, to on mówi, podejdź tu i włóż palec. Podejdź i włóż mi rękę do boku i przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym. Otóż, jeszcze raz, ja nie jestem jakimś specjalistą od uzdrawiania kobiet, więc nie chcę w to wchodzić, ani tam się z tego śmiać, czy nie śmiać, bo naprawdę, czasem nawet jestem sarkastyczny, ale szanuję tę drugą stronę, tę drugą płeć, okej? Okay? Ale, panowie, my potrzebujemy bólu w swoim życiu, żeby się przemienić. Genialnie to wyglądało w inicjacji u Indian, których bardzo szanuję, którzy zresztą później najbardziej masowo przyjęli chrześcijaństwo, mianowicie u Lakotów, czy też Dakotów, potocznie zwanych Siuksami, co nie jest do końca zgodne z prawdą, mianowicie taki wojownik młody, lakocki, żeby zostać wojownikiem, potrzebował mieć dwa pióra. Nie tam cały pióro, później nie wiadomo co. Zresztą najwięksi później wodzowie w bitwie nigdy w żadnych pióropuszach nie występowali. To były takie stroje, rozumiecie, to jest taki, wystroił się jak stróż na Boże Ciało. Nie? Jak była impreza, to sobie wkładał pióropusz. A do walki potrzebował dwóch piór. Jedno białe, drugie czerwone. Białe otrzymywałeś pióro wtedy, kiedy w trakcie walki udało ci się dopaść przeciwnika i zranić go, niekoniecznie zabić, ale zranić go tak, żeby się polała krew. To było białe pióro. Jeżeli miałeś świadków na to, no to wówczas to białe pióro ci było wręczane, ale jeszcze nie byłeś wojownikiem. Czerwone pióro ci było potrzebne, a czerwone pióro oznaczało co? Że ciebie dopadł przeciwnik i tobie upuścił krwi. I jeżeli byli świadkowie, że doświadczyłeś także tego, nie tylko zwycięstwa, ale i porażki, i bólu fizycznego, oraz poniżenia w walce, bo był wojownik lepszy od ciebie, wtedy dopiero dostawałeś czerwone pióro i wtedy dopiero mogłeś przejść inicjację wojownika. Białe, czerwone pióro, zwycięstwo, porażka, sukces, ból. Zwróćcie też uwagę na to, że najwięksi wodzowie, wojownicy wszechczasów, także nasi chrześcijańscy, żaden prawie z nich, chyba żaden nawet, bo ja sobie nie przypominam, nie był zdrowy w pełni. Pamiętacie, facet, którego się zaczyna szanować, to jest facet, który nosi w swoim ciele ból do końca. My naturalnie tak jesteśmy skonstruowani, że nie będziemy zdrowi, chłopy. Niektórzy się tam narzekają, że bo woda niezdrowa, słońce świeci, alergie mam. Weź się przestań. Bardzo dobrze, im wcześniej, tym lepiej. Rozumiesz, nie ma ani jednego na świecie zdrowego faceta. Wszyscy są niezdrowi, kurna, i wszyscy sobie dają radę. Ty też. A zatem przestań uzdrawiać, rozumiesz, swoje bóle. Przestań zapominać o swojej przeszłości. Wejdź tam w to, rozumiesz, i zacznij się cieszyć tym, jako ciosami, które po to ci były zadane, żeby cię wykształcić. Jest w którejś... Lewis to fantastycznie opisał, w którejś... Nie pamiętam już z której, bo tyle tego było. W którymś z tomów opowieści z Narni.
Pamiętacie, tam jest taki chłopak, który jedzie na koniu, gdzieś tam i przez różne tam historie przechodzi. Napadają go jacyś zbójcy, okradają go gdzieś tam, wpada do rzeki z jakiejś przepaści, ledwo to przeżywa. Potem go ściga jakaś potworna istota i okazuje się, kiedy on już konia ma zranionego i okazuje się wtedy, gdzie on wreszcie mówi, że dobra, zginę tutaj i mówi, zostaw mnie, bo ja nic nie mam, okradli mnie, ledwo żyję, konia mam takiego, że zaraz zdechnie, czego ty ode mnie chcesz? I w tym momencie staje przed nim Aslan, rozumiecie? Czyli Chrystus. I mówi mu, spokojnie, młody, spokojnie. Nikt cię nie napadł, nikt cię nie zepchnął z żadnej góry, żadni źli ludzie ci krzywdy nie zrobili. Za każdym razem to byłem ja. Ja, Aslan, Chrystus. Za każdym razem zrobiłem ci to, żeby w tobie konkretną cechę wykształcić, nawet jeżeli do tej pory cię boli. Ten ból cię trzyma w tym, do czego cię przygotowałem. Żeby cię przygotować do wydarzeń, które jeszcze cię czekają w życiu. Oczywiście wtedy ten, jak każdy chłop mówi, no dobra, a konia po co mi zraniłeś? A Sara to mówi, a to jest jego historia. Co ci obchodzi cierpienie innych? To mnie w ogóle zdumiewa, ile listów dostaje, maili, rozumiecie, od chłopów z pytaniami, że a co z tym Bogiem, że te dzieci tak cierpią w Afryce? Gnoju! Żeś ani jednego, ty rozumiesz, tego dziecka na oczy nie widział. Pół złotówki żeś nie przeznaczył na to dziecko. Ale dokładnie w momencie, kiedy ciebie, rozumiesz, hemoroidy dopadną, to nagle ty rozważasz kwestię cierpienia na ziemi i dlaczego Bóg znęca się nad dziećmi w Afryce? A może to ty jesteś właśnie za to odpowiedzialny? Może po to między innymi tyłek cię zaczął boleć, żebyś przestał siedzieć, kurna, i się ruszył. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie żebym ja jakoś tam się bardzo przyczyniał do dobrobytu ludzi w Afryce, ale trochę kiedyś czasem gdzieś tam się przyczyniam. Nie o to chodzi. A zatem, jak masz ból w swoim życiu, zacznij najpierw, rozumiesz, zobacz, na czym ten ból polega. Stań przed Bogiem i powiedz, Boże, jestem ci wdzięczny. No, mam swoją ranę. Świetnie o tym pisze między innymi, chociaż to nie jest jakaś chrześcijańska książka, ale wam polecam, Robert Bly w książce Żelazny Jan. On tam pisze o tym, że to jest jeden z atrybutów męskości, to jest rana mężczyźnie zadana. No, to jest jeden z tych głównych bohaterów, najpierw miażdżą mu palca i to go boli do końca życia, a potem jeszcze otrzymuje ranę w nogę, także kuleje do końca życia. I wtedy, właśnie wtedy, z tym palcem obolałym, że nie może do końca za dobrze miecza dzierżyć i z tą nogą zranioną, że nie może na niej stanąć, wtedy okazuje się być najsprawniejszym w całym swoim życiu. Najsprawniejszym wojownikiem, najsprawniejszym kochankiem, najsprawniejszym mężem, najsprawniejszym władcą, bo królem później zostaje. Najsprawniejszym bohaterem. Ty też możesz się stać bohaterem, jeżeli w ramach swojej drogi do świętości, dzięki modlitwie, dzięki miłości, wierności, zaczniesz też kochać ból, który w życiu wiele sytuacji, wiele osób ci zadało. I ten ból zaczniesz przemieniać w swoim życiu w narzędzia mocy. Jak Chrystus zmartwychwstały, możesz przecież po Jego moc sięgnąć. Masz chrzest, który cię przeprowadził przez śmierć i już masz w sobie chwałę zmartwychwstałego. A więc jedyne co, to błagaj Jego, żeby przemienił te miejsca, które na razie cię zatruwają w twojej pamięci, w twojej duszy, w twoim ciele, na miejsca, które zaczną cię uświęcać. Na tym swoje życie, swoją wierność Bogu i na tym modlitwę nawet wręcz możesz zabazować. Od tego właśnie zacząć. Nie zapominaj, nie uzdrawiaj, ale idź tak jak Chrystus, jak mówi święty Paweł, od światła do jeszcze większego światła. Od chwały do jeszcze większej chwały. Bo do chwały, Panowie, jesteśmy stworzeni. Amen. Amen. Panie, bardzo ci dziękujemy za to, że ty dzisiaj przemawiasz do nas. Panie, bardzo ci dziękujemy za to, że twoje słowo, Panie, jest słowem żywym i skutecznym. Że twoje słowo, Panie, przenika nas aż do rozdzielenia szpiku i kości. Że twoje słowo, Panie, wskroś przeszywa nasze serca. Że twoje słowo, Panie, ma moc, aby nas dzisiaj uzdrawiać, aby dzisiaj pokazywać nam istotę naszej męskości. Aby dzisiaj stawiać nas przed twoim obliczem, Panie. I pragniemy dzisiaj stanąć przed twoim obliczem i pragniemy, Panie, dzisiaj w tobie odkrywać nasze męstwo, w tobie, Panie, odkrywać naszą świętość, w tobie, Panie, odkrywać nasz honor, w
Tobie, Panie, odkrywać to, do czego Ty nas dzisiaj stawiasz, do czego Ty nas dzisiaj wzywasz, do czego Ty nas dzisiaj powołujesz. Bo Ty, Panie, jesteś Królem, Ty jesteś Królem Królów, Ty jesteś Panem Panów, Ty jesteś Księciem Pokoju i Ty jesteś tym, Panie, który naprawdę ma moc, aby nadać dzisiaj sens naszemu życiu. Ty jesteś tym Panem, który ma moc, aby dzisiaj pokazać nam to, przed czym nas stawiasz, do czego nas powołujesz, do czego nas wzywasz. Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie, Boże, bądź uwielbiony. Nie potrzebujemy. Pan Panu chwała, aleluja, Król Królów, Pan Panu chwała, aleluja, Jezus, Książę Pokoju chwała, aleluja, Jezus, Książę Pokoju chwała, aleluja, Król Królów, Pan Panu chwała, aleluja, Król Królów, Pan Panu chwała, aleluja, Jezus, Książę Pokoju chwała, aleluja, Jezus, Książę Pokoju chwała, aleluja, Król Królów, Pan Panu chwała, aleluja, Król Królów, Pan Panu chwała, aleluja, Jezus, Książę Pokoju 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 chwała, aleluja. Panie, pragniemy dzisiaj wykrzyczeć to, że Ty jesteś Księciem Pokoju, Ty jesteś tym, który nadaje sens temu wszystkiemu, co tu się dzieje, Ty jesteś tym, który nadaje sens i cel naszemu życiu. Zaryczymy? Jezus, Książę Pokoju, chwała!